Cześć, siema, z tej strony Sweat, gram dalej w Ghost of Tsushima, jedną chyba z najlepszych gier tego roku. Zadanie główne będziemy robić, ale na początek punkt techniki, który mamy do wydania, nam się nazbierało tego troszkę, no akurat jeden. Inwestujemy w postawy, postawa kamienia, i ją sobie tym razem maksujemy. Wykonujesz mocne ataki w postawie kamienia z wielką szybkością. No i okej. Duch. Duch na razie zostawiamy samemu sobie. Dziennik, cień samuraja. Zobaczmy sobie to zadanie. Nareszcie mam odpowiednie narzędzia i sojuszników, aby uratować mojego wuja z zamku Kaneda. Zanim wyruszymy, powinienem porozmawiać z Yuną w kuźni Komatsu i dowiedzieć się, czy zamierza dołączyć do walki. Wkrótce przybędę, panie Shimura. Zwiększenie legendy, większa premia. Spotka się z Yuną w kuźni w Komatsu. Jesteśmy w Komatsu. Jesteśmy blisko kuźni. Porozmawiamy sobie z Yuną. Witaj znowu. Jesteś tu. Rozczarowany? Myślałem, że znikniesz, kiedy tylko dostanę hak. Spróbujesz uciec z Tsushimy. Brzmi kusząco, ale uratowałeś Takę. Spłacę dług, gdy uwolnimy twojego wuja. Dobrze to słyszeć. Poinformuj resztę. Co im przekazać? Wedrzemy się na zamek Kaneda i uwolnimy pana Shimurę. Następnego dnia, zamek Kaneda. Twój bratanek nęka moich ludzi. Rozszarpuje ich, jak zwierzę. Sam nie jesteś lepszy. Udajesz, że różnimy się od siebie. Ale chcemy tego samego. Pozostawić po sobie dziedzictwo. Moje dziedzictwo zawdzięczam honorowi. Zaprowadziłem tu ład i sprawiedliwość dla ludu. Nie jesteś jak ja. Twój bratanek też nie. Ale on splugawi twoją reputację. Dziedzictwo to nie reputacja. A, tak. Twoja rodzina żyła tu od pokoleń. Wasz zamek leży na północ stąd, tak? Z radością go odwiedzę. A ty zdechniesz tu z głodu, sam i bez krzty honoru. Kilka godzin później. Niech cię, Ryudzo. Gdzie jesteś? Wszyscy już są. Czekamy na słomiane kapelusze? Nie. Spotkam się z wami na farmie. Cień samuraja. O, gdzie jest Ryuzo i słomiane kapelusze? Mieli też tutaj być. To już potężna lokacja. Opcjonalne, porozmawiaj z sojusznikami, tak z nimi porozmawiamy. Dzinie. Dziękuję, że jesteście. Pan Shimura będzie wdzięczny. Zabójca mej rodziny może trochę poczekać. Pogoń za Tomoe też. Wyspa potrzebuje przywódcy. Z waszym wsparciem będzie wolny przed świtem. Szykujcie się. Wkrótce atakujemy. Daj znak. Przybędziemy. Twoja uczennica walczy dla wroga. Dobrze ci tak. Nie zaczynaj. Starszy mężczyzna i młoda dziewczyna. Z tego są same kłopoty. Była mi jak córka. Dla niektórych jeden ojciec to już za dużo. Chyba się lubią. Nie wiem, czy warto tutaj coś zwiedzać, patrzeć. Zobaczmy może tą chatkę. Wszystko spalone. Wszystko spalone, nic tu nie ma. Cztery bambusy. Tutaj gdzieś jest Yuna. Z nią będziemy jeszcze musieli porozmawiać. Podejdźmy do niej, nie przedłużajmy. Słuchajcie, już czas. Dziś wyzwolimy pana Shimurę.
Podobno mieliśmy tu mieć słomiane kapelusze. Nie ma ich. Nie mamy więcej czasu. Jaki jest plan, panie Sakai? Użyję mojego haka, aby wejść do zamku. Gdy unieszkodliwię alarm, reszta bez przeszkód przejdzie przez bramę. Mongołowie muszą przetrzymywać Shimurę w warowni. Jeśli zostaną ostrzeżeni, może zginąć. Możemy ruszyć na wrota i ich zaskoczyć. Nie, zrobimy to po cichu. Wytniemy sobie drogę do warowni, uratujemy Shimurę, potem uciekniemy do głównej bramy i znikniemy. To pewna śmierć. Jeśli zaatakujemy frontalnie, możemy się zakraść i podejść wrogów, gdy będą spać. Jak złodzieje. Albo duchy. Pan Shimura na nas liczy. Chodźmy. Jako duchy brzmi o wiele lepiej. Przejdź po klifach, aby dostać się do zamku. Dobra przemowa. Kaneda. Musi. Idziemy. Gdzieś tutaj muszę wskoczyć. Dobra. Chyba można się tu wspiąć. Spotkaj się z innymi. Do zobaczenia wewnątrz. Uważaj na siebie. Ruszamy. O, będzie ciekawie. Fajna misja. Dobra. Nie zawiodę cię znowu, wuju. Oby. Oby tak było. Tu mamy przejście. Znajdź mongolski alarm. No i uniknij wszczynania alarmu. Kurczę, jest gdzieś dalej na pewno. Muszę przejść tutaj koło nich. Strzały zabiorę. Jaki łuk mamy wybrany? Długi łuk, ciężka strzała. Tutaj kunai, postawa wody. Dobra, postawy to sobie będziemy zmieniać. Len też możemy zabrać. Jeden, drugi. To inaczej się i tak nie przekradnę. Tam jest jeszcze jakiś zawodnik. Sensei Ishikawa zajmie się posterunkami. Dobra, udało się. Są w stanie gdzieś się, kurcze, ruszyć tutaj. Dobrze byłoby ich pozałatwiać. Dobra. Tamten się ruszył. Załatwimy tego. Okej. Dobra. Nie widzi mnie. Teraz gorzej. Tu się gdzieś mogę przeczołgać. Kurczę, teraz do niego by się przydało. Ach. Poczekam, aż znowu pójdzie w tamtą stronę. Przecież mamy przecież ten dzwoneczek cały. Pierwił, a? Dziwne, że mnie nie widział. Okej. Tam jest jeden zawodnik. Wchodzimy. Zobaczymy, gdzie on przechodzi. Teraz się patrzy prosto w drzwi. Tam jeden jeszcze chyba śpi. Dobra, poszło. Jeszcze jak w miarę szybko działamy, to jest ok. Tam ktoś chyba spał. Załatwimy go. No i git.
są kolejni. Działa sygnałowe. Lepiej uciszę strażników. Schyl się, schyl się. Aja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 j. Tamten sobie grzebie przy alarmie. Poszło. No, żeby to był tylko tamten jeden. Chyba tak. Się też kręci. Dobra, zaraz znowu wróci do tego. Senseju, zabezpiecz bramę z Kenjim. Zajmę się tym. Juno, oczyścisz drogę na klifie? Tak jest. Dobrze, spotkamy się na moście. I zapomniałeś o kimś? Nie. Idziesz ze mną. No proszę. Starsza pani i młody samuraj. Jest tam broń oblężnicza. Ostatnio użyli jej przeciw mnie i Junie. Teraz my jej użyjemy. Schylmy się. Musimy oczyścić dziedziniec. Atak czy podstęp? Twój ruch. Możemy zaatakować. Już nie ma znaczenia. Leczmy się. Poszły kunaj. Ten był jeszcze oszołomiony. Ale tu są twarci. Łucznika weźmy. Szybki. Kunaj. Dobra, postawa kamienia. Aż ty. Tego trzeba dobić. Czy nie trzeba, ale można. Ta Masako stoi, kurde, się patrzy na niego. Porozmawiaj z Masako. Zaraz z nią porozmawiamy. Nie czołgaj się, tutaj nie ma sensu. Wszyscy pozałatwiani na tym dziedzińcu. Amunicja, przydałoby się kunai teraz zdobyć. Trochę porzucałem. One fajnie, bo one oszołamiają od razu wroga. Mamy kunai. Dostępne są ulepszenia dla sprzętu też. Dobra, możemy porozmawiać z Masako. Nie wiem, czy tu jeszcze czegoś nie widziałem. Chyba wszystko z nich pozbierałem, co mogłem. Tu jeszcze sobie zerknę. No właśnie, skóra. Też się przyda. Obsłużysz chłacze? Poradzę sobie. Gdy wyzwolę pana Shimurę, ruszą za nami. Załatw ich. Z przyjemnością. Powodzenia. Tobie też, Masako. No, to jesteśmy coraz bliżej. Spotkaj się z Juną w pobliżu mostu. Masako zostaje z tyłu, w odwodzie. My biegniemy do Juny. Jin, pilnują bramy. Chodź za mną. Ilu ich jest? Pytanie, czy mają łucznika tam na wieży? Ten zgarnął. Kurde, żyje. Ten Harvard Ben! Już nie żyje. No ale już się też nie ma co tutaj, kurde, skradać.
Dzieje się. Ten tam rzuca wybuchowym czymś. Szybkich łuczników mają. Dobra, bo wybuchnie. Ze wsparciem słomianych kapeluszy byłoby łatwo. Ryudzo zawiódł. Nie zapomnę tego. Podobnie jak twój wuj. No właśnie, co z Ryudzo? Kubaniec jeden, no. Kunaj odzyskany. Jeszcze coś tutaj może znajdziemy. Skracanie ich męk, że tak powiem, czyli dobijanie ich też nam przywraca tutaj sporo hartu ducha. No widzicie, poza walką zregenerowało się całkowicie zdrowie. My musimy iść dalej. Wejdźmy jeszcze tutaj. Zobaczymy, czy tu nie ma jakiś strzał, czy czegoś. Nie, niestety nie ma. No, musimy iść przez most. Przekrocz główny most. Idziemy, Yuna. Kawał drogi. No właśnie, kawał drogi przeszliśmy. Wyrzucił cię z tego mostu? Jak to przeżyłeś? Nie wiem. Brama zamknięta. Pilnuj mostu. Znajdę inną drogę. Trzeba coś rozkminić. Wydaje mi się, że tutaj jest jakieś przejście. Sprawdź klif. Na pewno jest jakaś droga. Pewnie właśnie tędy. To chyba zadziała. Masz oko. Kiedy już wejdziesz, otwórz dla mnie bramę. Tylko najpierw musimy tam jakoś się dostać. Tędy. Sprytne. Dobra. Rozkminiajmy dalej. Tutaj coś mamy. Ła! Już myślałem, że spadnie, ale się udało. No proszę. Jeszcze wspinaczka, ciekawa. Tutaj jest przejście. Wszystko dzieje się nocą. Tak to jest zaplanowane tutaj przez twórców. Chyba tutaj. Tu się możemy przecisnąć. Szkoda, że nie ma Yuny. No, ale są Mongołowie. Trochę ich jest. Co ja? Raczej nie uda mi się uciec, a jednak. Dobra, już wiedzą, okej. Już sobie zmienimy na wybuchowe strzały. Oj! Udoki w czacharta! Hanu! Swoboda! Dobra. Łucznika. Za szybcy są ci łucznicy. Mamy chyba dowódcę jakiegoś też. Ach, postawa wody, zapomniałem o tym. Ulecz się. Ajajajajaj. Jeszcze muszę. Za dużo ich tu w jednym miejscu, kurde. Zwiewajmy trochę.
się. Kurde. Może być ciężko, zobaczcie, mu już cały w błocku. Ach. Źle to wygląda z mojej strony. Ucieknij z pola bitwy, aby zregenerować zdrowie. No może być ciężko. Już widzę, że może być ciężko. Za dużo silnych naraz tutaj jest. No, zdrowie się niestety nie regeneruje, bo oni ciągle są gdzieś w pobliżu. Dobra, teraz. Przeczekamy chwilę. Niech się zregeneruje. Zobaczymy, co dalej. Dobra. Jedna ciężka strzała musiałby dostać prosto w łeb. Jest! Bingo. Dowódca ściągnięty. Tu mamy jakiegoś. Nic, trochę. Trzeba teraz tak pokombinować. Aja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 j. Dobra. Tam się patrzysz. Stawa wiatru. Weźmy krótki łuk. Zapalającą. Ach! Sumota! Unterhabas Mistersen! Jaraj się. Pięknie. Jeszcze któryś? Czyżby wszyscy? Całkiem możliwe. Nie, jeszcze mamy. Pokonaj mongolskich strażników. Ale zobaczymy, czy mogę tą bramę tutaj otworzyć. Zawsze coś nam pomoże. Jesteś. Cicho, więcej strażników. No dzieje się. Ja tu kurde nie widzę nikogo. Gdzieś poszli, gdzieś się pochowali. Kunaj Max. Ciężkie strzały by się przydały teraz. Ale tu mają żarcia. Tak a propos. Są. W sumie ładnie się zjarał. Oj! Unoki chce harda! Dobra, ta go załatwiła. No, musimy się przebijać. Tam jest ich więcej. Ładnie dostał, ale nie zginął. Teraz już tak. Ach. Pięknie. Kolejny załatwiony. Oj. Dziwne, że jemu to nic nie robi, ale tak to już jest. Amunicja do strzał. Ciężkie strzały by się przydały.
Jest. To wybierzemy sobie już długi łuk. Tam musimy iść gdzieś dalej. Przejść przez główny dziedziniec. Dobra. Tego możemy tutaj dobić. Przeszukajmy szybciutko chatę. Nic tu nie ma. No, odsuń mi się kobito. Kobita zablokowała drzwi. Dobra, teraz odeszła. Albo to ciało. Jeszcze zerkam, może jeszcze jakąś amunicję, coś tutaj pozbieramy. Chyba wsio. Tam mamy wejście pod górę. No, coraz bliżej jesteśmy. Tak jak mówił Jin Sakai, wtedy zatrzymaliśmy się na moście. No, teraz idzie nam o niebo lepiej. Znajdę wuja. Powodzenia, Jin. Raczej musimy iść tam bokiem, z tego co zauważyłem. No i tu już zostajemy sami. O! Ryudzo. Han wyznaczył nagrodę za ducha. Każdy może ją zdobyć. Nie możesz. Moi ludzie głodują, Jin. Pomóż mi ocalić wuja, a on nagrodzi twoich ludzi. Uczyni cię samurajem. A potem wyślę na śmierć. Tak jak na plaży w Komodzie. Ryudzo, to twoja rodzina, Jin. Ja muszę dbać o swoją. O, w mordę, co za zdrajca. Bycie szlak. Dostawa kamienia, nic innego nie zostaje. A podczas pojedynków nie mogę rzucać kunai. To nie potrwa długo. Przyjaźniliśmy się lata temu. Już to wieśniak, no. Ach. Nieudane parowanie, szkoda. Kurde, nie mogę tak maścić. Teraz dobrze. Stój! Zanim będzie za późno! Zmieniłeś się. Ty też, duchu. Ach! Źle zrobiłem. Kurczę, źle zrobiłem. Bardzo źle zrobiłem. Musiałem nakarmić ludzi. To nie będzie łatwa walka. O Jezu! Już miało być parowanie, a tu proszę. Uleczmy się. Ach, mogłem go pociągnąć dalej. To nie potrwa długo. Przyjaźniliśmy się lata temu. Musisz robić uniki właśnie, jak są czerwone. Ciąg
ciężka walka. Ja pierniczę, no. Ach. Ciężko, ciężko, w cholerę. Oż, rypaniec. Stój! Zanim będzie za późno! Zmieniłeś się. Ty też, duchu. Ach, nie jest łatwo i tak nie jest łatwo. Dobra. Ty zdrajco, no. Dobre parowanie, pięknie. I poriuzo. Dość. Nie jest za późno. By ocalić nasz dom. Należy teraz do nich. Ryuzo. Jest tu! Samuraj tu jest! Co za świnia. Kurde, ile walk. O, matko święta. Są cholernie szybcy. Najgorzej, że kurde, kamera tak dziwnie się tutaj ustawia. Skróć męki. Hard ducha zwiększymy. Pokonaj go, wejść do warowni, aby ocalić pana Shimurę. Gdzie gościu starczą, to nawet nie jeden. Ach, to on mnie wyprzedził, a nie ja jego. Tak myślałem, że mnie drugi, kurde gnój, załatwi. No, ci są, kurde, twardzi. Tam jeszcze gości z tymi strzałami. Dobra, ten nie żyje. Dawaj, 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 trzeba to ugasić. Ocalmy pana Shimurę. Jesteśmy w środku tej wielkiej warowni. Kurczę, i tak nam się udało nieźle przebić. Tam był jeszcze ten wielki koleś. Kolejna walka nas czeka. Gdzie on jest? Gdzie pan Shimura? Ach! No wiecie co? Tak zmaścić. Aj. Kto tu jeszcze jest? Dwóch z tym. Dobra. Ach ty. Ach, myślałem, że będę pierwszy. Kurde, nie mogę tak robić, no. Przecież mamy też te gadżety jak kunai.
Od razu zabieramy wszystko. No, pytanie, czy jeszcze jakaś walka nas czeka? Trochę żeśmy tutaj namieszali, zrobili bałaganu. Ryuzo, ale się okazał zdrajcą. Co za świnia. Gdzie teraz? Gdzieś powinno być to całe więzienie, gdzie go przetrzymywano. Tutaj jeszcze jest jakiś sprzęt, czy nie? Nie, myślałem. Tu jeszcze coś mamy. Bomba klejąca też nie do wzięcia. Wszystko pozbierałem, Len. Okej. Dokonaj skrytobójstwa Mongoła. Mamy jednego tutaj. Odblokowano skrytobójstwo Shoji. Czyli pewnie takie właśnie przez te drzwi. Teraz zbieramy. No, na najwyższym piętrze ktoś tam się ukrywa. To mamy na maksa. Dobra, wchodzimy. Tu jeszcze zapasy. Od razu pozbieramy, musimy. Jest ich dwóch. O kurde, gościu. Z jakim tutaj... ognistym mieczem. Ja pierniczę, to ładnie się tutaj przedzieramy. Jeszcze nie koniec. Tu nikogo nie widzę. Patrzę tylko, czy coś tu jest do wzięcia. Jeszcze te drzwi przeszukajmy. Przy okazji. Nie ma nic. Dobra, włazimy dalej. Stop, 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 stop. Coś tu widziałem. Okej, coś co już mamy. Jesus Christ. To jest fajne. Przez te drzwi. Tchórzu! Wuju, nadchodzę! Jin! Szybko! Uch, samuraj, no ho! Ale tego dowódcy już tutaj nie ma. Wuju! Wiedziałem, że przybędziesz. Ojciec byłby dumny. Żyję, by służyć, panie. Musimy iść. Jeszcze nie. Kotun-han ruszył na północ, na Toyotamę. Zostawił tu straż. Ale nie dadzą rady dwóm samurajom. Mam towarzyszy. Możemy odebrać zamek. Powstaną pieśni o naszym zwycięstwie. Oczyścimy północny dziedziniec z intruzów. Panie Sakai, zwabmy ich do siebie. Dobrze, panie. Nic innego tutaj nie będziemy robić. Najpierw tych łuczników. Tam jest jeszcze jeden.
gnoju. Tak walczy samuraj. Jin Sakai. Sensei, pani Masako, przeżyliście. Twój bratanek nam pomógł. Upierał się, że cię ocalimy. Uważałem, że to niemożliwe, ale przyjmuję pomyłkę z radością. To nie ostatni raz, senseju. Cieszę się, że tu jesteście. Straciliśmy wielu przyjaciół. I rodziny. Pana Daci zginął honorowo, pani Masako. Teraz pomścimy jego oraz wszystkich poległych wojowników Tsushimy. Jest ich więcej! Stawimy im czoła, razem! Za poległych wojów... O, ja pierdzielę! Nikt nie może uciec! No i nikt nie ucieknie. Tu jeszcze starczą? O kurde, ale dostałem. Uszające bomby, na nie trzeba uważać, to mocno widzę. Kto tu jeszcze? Dzielnie walczyliście. Wszyscy. Udało się. Zamek jest nasz. Wygraliśmy dzięki tobie, panie. I twojej pomocy, Dzinie. Zjednoczeni złamiemy opór Mongołów i rozprawimy się z Kotunhanem. Wygramy wojnę. Jako samuraje. Rodzinne spotkanie i Cień Samuraja mamy zakończone. Dostań się na zamek Kaneda i uratuj wuja. Akt pierwszy za nami.